Przez pierwsze stulecia polskiej historii przedstawiciele elit nie używali jeszcze nazwisk. Moda na nie zaczęła rozpowszechniać się wśród szlachty dopiero na przełomie średniowiecza oraz czasów nowożytnych. To wówczas, zwłaszcza w pierwszej połowie XVI wieku, pojawiła się też opinia, że prawdziwie szlacheckie nazwisko powinno mieć na końcu trzy odpowiednie litery. Ski albo Cki. Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim polskie nazwiska szlacheckie. Odcinek powstał na podstawie mojej książki Warcholstwo. Prawdziwa historia polskiej szlachty. Najbardziej typowe nazwisko szlacheckie nawiązywało do głównego źródła dumy każdego pana herbowego, a więc jego posiadłości ziemskiej. W średniowieczu o ludziach dzierżących własne wioski mówiono na przykład Jan pan na kucharach albo Jan z kuchar. Na zachodzie podobne formy dały początek specjalnym przyimkom, łączącym imię z nazwiskiem, które stopniowo zostały zastrzeżone wyłącznie dla nobilitowanych. Jeśli we Francji doby nowożytnej ktoś nosił nazwisko z D, na przykład Jean de Mézil, niechybnie był szlachcicem z rodziny pierwotnie posiadającej właśnie miejscowość czy grunta Mézil. Podobnie w Niemczech tylko szlachta mogła rościć sobie prawo do szacownego von. W Polsce ewolucja języka poszła jednak w innym i, jak miało się okazać, bardzo niewygodnym dla herbowników kierunku. Nazwiska ziemian najczęściej urabiano, dodając do miejscowości końcówkę ski. W ten sposób Jan Skuchar stawał się Janem Kucharskim, Wincenty z Granowa Granowskim. Nazwiska zakończone na ski lub ewentualnie, choć mniej chętnie, cki, szybko zaczęły uchodzić za najbardziej polskie i szlacheckie. Wyrażała się w nich w końcu podstawa uprzywilejowania danej osoby. Ponieważ jednak nazwiska przyjmowano oddolnie i bez nadzoru jakiejkolwiek oficjalnej instytucji, rodziło się całe zatrzęsienie wyjątków. Chyba od początku większość szlachciców nosiła nazwiska zakończone na ski lub cki, ale zdecydowanie nie wszyscy. Rozwiązania nietypowe, niezgodne z wiodącym zwyczajem, okazywały się tym częstsze, że na swój sposób wyrażała się w nich wolność. Nikt przecież nie mógł zabronić panu przyjęcia takiego miana, jakie sobie wymyślił. Pełno było na przykład niewątpliwie szlacheckich, bardzo starych nazwisk zwierzęcych, jak chrząszcz, lis, dzik, łoś czy zając. Także przezwiska albo codzienne przedmioty mogły dać początek szlacheckim nazwiskom. Starczy przypomnieć chociażby pamiętnikarza Jana Chryzostoma Paska, nie zaś Paskowskiego. Już u schyłku XVI wieku, gdy pierwsi mieszczanie, a w odosobnionych przypadkach chłopi, przyjęli modę na nazwiska, szlachta poczęła z rosnącą rezerwą spoglądać na wszelkie warianty bez dumnych trzech liter na końcu. Walerian Nekanda-Trepka, autor napastliwej Księgi Chamów, tropiącej rzekomych oszustów, fałszywie podających się za szlachciców, o niemal każdym takim nazwisku pisał, że zdradzało plebejskość rodziny, sugerowało, że dochrapała się ona herbu nielegalnie. Zającami czy paskami w jego opinii mogli być tylko ludzie niskiego stanu, szlachcic wymagał końcówki, ski. Pan Walerian formułował przy okazji dość wstrętne żarty. Na przykład twierdził, że jakiś Golian był tak nazywany z uwagi na parchy, grzybiczne narosty na głowie, które wymuszały nieustanne golenie. Nie krytykował tylko samego siebie. Nazwisko Trepka, choć nie miało ski ani cki i nie wywodziło się od nazwy miejscowości, wyjątkowo brzmiało dla niego zupełnie w porządku. Narastająca fiksacja na punkcie trzech, ponoć szlacheckich liter, sprawiła, że w XVII wieku herbownicy zaczęli masowo zmieniać swoje miana. Czajkowie stawali się Czajkowskimi, Łapowie Łapińskimi. Trend objął nawet najmożniejsze, najbardziej szacowne rodziny senatorskie.
Etnograf Jan Bystroń wskazywał chociażby przykład Kisieli, którzy choć zajmowali urzędy wojewodów i obejmowali starostwa, to czuli, że lepiej im będzie jako kiślańskim. Także przy formalnych nobilitacjach, gdy tworzono nową szlachtę, nadawano nazwiska zakończone na ski bądź cki, jak Feliński, Trecki czy Pleszkowski. Stary zwyczaj nakazywał przy okazji zakupić odpowiednią miejscowość. Coraz częściej jednak nazwiska odrywały się od tego oczekiwanego źródła. Mogły mieć dowolną formę i genezę, byle kończyły się w dumny sposób. Dlatego właśnie Krzysztof Opaliński szydził w połowie XVII wieku, że zgodnie z taką modą można by ukuć choćby formę skicki, a więc zbitkę wymarzonych końcówek ski i cki. Takie nazwisko faktycznie zresztą powstało i wciąż jest używane. W 2022 roku nosiło je w Polsce 101 osób. Panowie wyrażali nie tylko przekonanie, że nazwiska zakończone na ski są najbardziej szlacheckie, ale też starali się zarezerwować je dla siebie. Kampania była z góry skazana na porażkę. Niemieckie von czy francuskie de dało się obwarować ograniczeniami, bo postawione przed nazwiskiem miały w epoce nowożytnej tylko jedno znaczenie – wyrażały szlachectwo. Z końcówką ski rzecz wyglądała inaczej. Pełniła ona w języku różne funkcje. Nie można było wykluczyć jej z codziennych zastosowań. O właścicielu konar mówiono konarski. Ale przecież kowal z tej miejscowości, zapytany kim jest, też odpowiadał – kowalem konarskim. Jak podkreślał profesor Józef Matuszewski, wystarczyło podmienić małą literę na dużą, a przymiotnik stawał się nazwiskiem. Podobnie Sułkowskim był pan na Sułkowicach, ale i chłop z tej wioski był przecież chłopem Sułkowskim. Plebeje chętnie i pomimo oburzenia szlachciców przyjmowali nazwiska zakończone na ski i cki, a nie tylko takie urobione od przezwisk lub przedmiotów. Robili to oczywiście ci, którzy pragnęli wkraść się do warstwy uprzywilejowanej. Walerian Nekanda-Trepka złorzeczył, że synowie Matrasza robią z siebie matraszowskich, a potomkowie Lorkówny lorkowskich. Na temat etymologii innych, jego zdaniem kłamliwych nazwisk szlacheckich, miał nawet gorsze zdanie. Opowiadał na przykład, że Fabrycki wziął się od sfabrykowania szlachectwa, Weszłowski od wesz, które łowił, a Jaszczyński od spełniania fizjologicznej potrzeby. To wszystko były rzecz jasna bzdury. Wulgarne wywody autora Księgi Hamów świetnie odzwierciedlają jednak rosnące oburzenie szlachty bezradnej wobec utraty monopolu na upragnione końcówki. W wieku XVIII nazwiska ze ski lub cki były już dość powszechne wśród mieszczaństwa. Na wsiach rozprzestrzeniły się jednak dopiero w następstwie upadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej, gdy panowie folwarczni stopniowo tracili kontrolę nad ludem i nie mogli dłużej batorzyć każdego, kto poważył się określać w nieodpowiedni, ich zdaniem, sposób. W XIX stuleciu kowale masowo stawali się kowalskimi, garncarze garncarskimi. Kucharscy nie oznaczali już dawnych panów na kucharach, ale kucharzy, którzy chcieli przydać sobie nieco chwały. Pewne regiony, jak choćby zachodnia Małopolska, okazały się względnie odporne na ten proces. W innych jednak, jak na Mazowszu, wszelcy wiejscy wilcy zamienili się w wilkowskich, a sikory w sikorskich. Językoznawca Stanisław Rospont przed laty próbował ocenić skalę zjawiska, opierając się na księgach adresowych. Jak stwierdził w Warszawie na początku XX wieku, notowano tylko 3 kowali, ale aż 236 kowalskich. Z kolei pod literą B aż 30% wszystkich osób nosiło nazwiska zakończone na ski. P
Praca Rosponda o nazwiskach szlacheckich ukazała się we wczesnym PRL-u, gdy brakowało kompleksowych danych, a analiza statystyk nastręczała poważnych trudności. Dzisiaj rzecz wygląda inaczej. Każdy może ściągnąć podstawowe dane z bazy PESEL, obejmującej łącznie ponad 40 milionów żyjących osób. Wynika z nich, że najpopularniejszym nazwiskiem nad Wisłą w roku 2022 był Nowak. Niemal 203 tysiące kobiet i mężczyzn. Ale już na drugim miejscu znalazł się Kowalski. Takie nazwisko nosi niemal 137 tysięcy osób i raczej nikła część z nich ma wśród swoich antenatów szlacheckich właścicieli wioski Kowale czy Kowalów. Ogółem wśród 20 obecnie najpopularniejszych nazwisk 12 kończy się na ski. Najciekawsze dane przynosi jednak analiza całej bazy. Jak się okazuje, obecnie w polskim społeczeństwie, które w sporo ponad 90% wywodzi się od plebejów, aż 32% kobiet i 31% mężczyzn posługuje się nazwiskami ze ski lub cki. Walerian Nekanda Trepka musi przewracać się w grobie wobec tej największej chyba w naszej kulturze uzurpacji reliktów szlachectwa. Na temat polskich ziemian, ich zwyczajów, obsesji i uprzywilejowania dowiecie się znacznie więcej z mojej książki Warholstwo. Prawdziwa historia polskiej szlachty. A jeśli chcecie, by powstały kolejne odcinki, polubcie ten materiał, zostawcie od siebie jakiś komentarz i zasubskrybujcie nasz kanał.